też malować, jeżeli robię jakieś zlecenia, reklamy, czy takie tam rzeczy. Używam wał. Ja strasznie kocham malować wypełnienia, jeżeli chodzi o wypełki, czyli wypełnienie konturów, załóżmy czegokolwiek tam. Strasznie lubię malować akrylem. Pędzelkami, a sprayem sobie robię kontury. Kontury, ewentualnie jakieś efekty, cienie, światła, tam filajny, jakieś tam linie i takie tam rzeczy. Ale ogólnie, jeżeli chodzi o walki, chodzi o pędzelki, uwielbiam, kocham. Co po prostu szkice robię sobie też pędzelkami. Bo na przykład dużo też graficiarzy przeważnie robi szkice sobie sprayem i sobie poprawię później czymś tam. Ja używam pędzelki. Dobra, to teraz słuchajcie, opowiem wam o farbach. Tak, jeżeli chodzi o graffiti w Polsce, to każdy graficiarz zna taką farbę jak deko. Dekola. To jest farba kultowa. To jest farba, którą nie wiem, czy teraz ona jest łatwo dostępna, czy nie jest łatwo dostępna. Można było dostać w każdym sklepie ogólnie samochodowym. To jest mieszanka. Z farby, które na przykład są kupowane w sklepach takich samochodowych, ewentualnie w supermarketach, są nazywane mieszankami. Są to farby, które słabo kryją. Po prostu są, mają albo za duże ciśnienie, albo za małe ciśnienie, albo jakieś takie, że po prostu nie wiadomo, jakie mają ciśnienie, bo raz mają większe ciśnienie, raz mają mniejsze, raz takie i takie i takie, jest różne. Wiadomo, czym mniej farby, tym jest niższe ciśnienie. Ale po prostu słabo kryje. Bardzo dużo graficiarzy zaczynało ogólnie od tej farby. Mówię wam, naprawdę, bo to, jeżeli chodzi o dostępność farb, grafiki w ogóle... Słuchajcie, teraz ludzie nawet nie mają pojęcia, jak się kiedyś farby kołowało. Się szło do sklepu, gdzie na przykład trzy sklepy były motoryzacyjne i były tylko czarny, biały, niebieski, zielony, koniec kolorów. Ewentualnie można było sobie dobrać ogólnie z tego, z akrylu. Teraz wchodzimy na internet, idziemy do sklepów i kupujemy sobie farby, jakie chcemy. Zamawiamy, na zdrowie musimy wchodzić. Dobra, to jest ogólnie mieszanka, to jest legenda ogólnie farby. To jest również też mieszanka, mniejsza. Większa, przepraszam. Ja kupiłem za 3 złote. Oto na przykład. W galerii koloru. Wiecie może, co to jest galerii koloru? Tak. Galerii koloru to jest taki sklep. Kiedyś był na Nowym Świecie, gdzie sprzedawała pani Zosia. Znasz może pani Zosia? Z Zosie? O. Pani Zosia to jest bardzo fajny, mogę powiedzieć o tym, bardzo fajny, co? Sekundę tylko. Pani Zosia to jest taka pani, która ma... też jest emerytką na pewno. I słuchajcie, to była taka siwa pani, popularka, bardzo miła. Się do niej przychodziło, dzień dobry pani Zosiu tutaj, ona taka stała. No to ja bym chciał na przykład tutaj prosić 5 alienów, tutaj 3 fatkapy, tutaj ten markera. Ty, coś tam, NGS, tutaj był ten, pytał się o ciebie, no no. A słyszałeś, że jest takie zlecenie? Ja mówię, tak, to dla pani na miary. W ogóle ogenia na miary. Ile osób miało zlecenia przez to panią, co sobie nawet nie wyobrażacie. Starsza pani babcia, która ogarniała tak temat. Zna końcówki, farby, wszystko. Tam się przychodziło, normalnie się z nią rozmawiało, bardzo fajna osoba. Dla niektórych to naprawdę była jak babcia. Ona tak traktowała super ludzi. I jak słuchajcie, wiecie, że jak miała imieniny, to miała tyle kwiatów. Przysięga, mam z ręką na sercu, w ogóle kwiaty, bombonierki, wszystko normalnie. Teraz weszła na lewo, czy tam na rentę, bo przepraszam, miała jakiś problem z nogą. Bardzo fajna osoba. Dobra, to jest ogólnie, to jest DOP. To jest farba, która ta akurat kosztuje 16 zł, więc na taką 600 to nie jest dużo. Ta farba nie ma kulek. Nie wiem, czy widzicie. Ona nie ma kulek jakoś z jakiegoś względu. Bo jak się bombi pociągi na przykład robi, albo na przykład się podchodzi pod taką ścianę, po prostu nie jesteśmy niesłyszalni. Więc... Tam? Kulki są, żeby ułatwić... Kulki, żeby farby mieszać. To jest od wymieszania farby. Więc ona jest na hardcore, to jest farba, która ma bardzo wysokie ciśnienie. Więc jeżeli chcielibyśmy zrobić, załóżmy, coś na przykład... Coś co wymaga perfekcji, bo ja tak już... jeżeli chcecie perfekcji na swoich prac, jeżeli chodzi o kreskę, używacie Aliena. Alien to jest też, to jest Montana, tylko to jest Montana, która posiada bardzo, to jest właśnie przez, tutaj może kolega się, to jest coś takiego jak 94 Montany, czyli po prostu ona ma bardzo niskie ciśnienie. To jest farba, której można zrobić cienkie kreski, perfekcyjne kreski, i nie bojąc się, na przykład, że ja sobie psiuknę i zrobi mi się taka wielka kropla, coś takiego. To jest bardzo często używana farba przez artystów. Ona kosztowała, pamiętam, gdzieś tak z 50 lat temu, ona kosztowała 12 zł. Wiecie, że ja w tamtym tygodniu kupiłem ją po 6 zł? Ona teraz tyle kosztuje. Ja nie wiem, czy po prostu oni chcą zrezygnować z tych farb, czy po prostu może nie idą i może zrobili przecenę. Nie, po 6 zł kupowana. Więc jeżeli chodzi o cienkie kreski, perfekcje, obrazy, jakieś tam płótna, bardzo, bardzo dobra farba. W przeciwieństwie do tych wysokociśnieniowych. Czy ja mogę w międzyczasie... Jasne, proszę. Farby się nadawają na przykład
każdego materiału, czyli metal, żelazo, budynek, czy jednak każda jest inna? Nie. Proszę pani, jeżeli chodzi o, ja powiem tak, jeżeli chodzi o opady, które pani kupuje na przykład w sklepach, na przykład dla graficiarzy, może pani kupić mieszanki, które są zwykłymi farbami, które się kupuje w sklepach samochodowych albo coś, to są farby do ducha, przepraszam, że tak powiem, to są farby, które służą tylko do efektów. Czyli na przykład one nie pokryją grubo, na przykład nie pokryją koloru, na przykład ja tym białym kolorem nie pokryję czarnego. Jak mogę całą puszkę użyć i zawsze będzie taki refleks światła tego, znaczy pozostałość przebija tym czarnym. Ale proszę pani, jeżeli chodzi o tą farbę i jeżeli chodzi o 90, tutaj, to jest 94, to jest kurka, chciałem pokazać, dam sobie rękę uczyć, że pokryję. Naprawdę, to są farby, to są bardzo, bardzo gęste farby. Tutaj też chcę pokazać przykład, co się robi, jak się puszka kończy. To się po prostu bierze puszkę, się zgniata. Jeszcze tam trochę jest, to można jeszcze tam trochę wyciągnąć ten. Jeszcze tam można ewentualnie kreseczkę sobie wyciągnąć. Bo fajny efekt można też na przykład osiągnąć dziurawiąc puszkę. Czasami na przykład świecący na akcji zdarza, że się rzuca plecak i farba cała eksploduje. No co się robi, to trzeba coś z nią zrobić. I na przykład bardzo fajne efekty wychodzą. To jest, może być taki na przykład jak polok. Ewentualnie. Tam efekt, wszystko. Nie możesz zmarnować, no kurde, taka puszka przecież 16 zł. No to sorry. No. Więc zniesiemy ewentualnie. To są hardcory. Dwójki. To jest hardcore dwójka, czyli dałem w małej sprayu, taki malutki. Dostałem gadus. One są takie normalne. Hardcore, czyli jak sama widzicie, słuchajcie, nawet widzicie farby dla graficiarzy mają swoje nazwy. Hardcore, czyli sama akcja mówi za siebie. To jest farba, która ma strasznie wysokie ciśnienie. Ona nie nadaje się do profesjonalnych ogólnie prac. To jest hardcore dwójka. Tak, one są normalnie wielkie. I tylko to jest taki wylocze, który dostałem, jakby tam stały film, czy coś takiego. Nie. W każdym razie nie kawę. A ten. Jeżeli chodzi o te farby, one są dwójki, ponieważ one mają tutaj na zaworze już jakąś taką nową, jakąś nowo zabezpieczającą tą akcję, ale ja nie rozumiem jaką. Nie chcę mówić, nie chcę się wypowiadać. A tu mam hardcore jeszcze. No, to jest hardcore srebrny akurat. Srebro. Słuchajcie, jeżeli na przykład ja założę końcówkę. Końcówki, widzieliście kiedyś ogólnie końcówki? Widzieliście, prawda? Tam jakieś. Końcówki nie różnią się, może czasami kolorem się różnią, ale tak jak się wszędzie patrzy, to jest tylko taka dziurka. No nic, bo to jest akurat, nie wiem, to jest akurat na ten, na dopy. I to jest gruba końcówka, to jest taki pad, można powiedzieć, a to są skiny. Po prostu, jeżeli dopóki, szczerze mówiąc, nie znamy się, nie założymy tego, to nie jesteśmy w stanie ogólnie rozróżnić, bo one praktycznie wyglądają tak samo. Mogę powiedzieć, że na przykład te końcówki od tego mogą nie działać na przykład na montanie, bo też są takie akcje. No, i co tam jeszcze? Czyli dla osób ogólnie, które na przykład zajmują się na przykład sztuką i chciałyby na przykład robić coś na obrazach albo pracy, takie, które po prostu, przy których można się bawić, dłubać. Polecam tę farbę Aliena. Jest farbą bardzo wydajną. Tak samo 94. Alien teraz jest po 6 zł, 94 jest po 16 zł. Jeżeli pójdziemy do pani, na tam pani Zosiu Śmiak, do galerii koloru, zawsze możemy sobie tam wytargować jakiś spokój. Cenny jakiś rabat malutki, coś takiego. To jest też zwykła mieszanka, którą kupiłem za 3 zł. Są czasami w sklepach dla graficiarzy, słuchajcie, znaczy nie, ja powiem tak, nie ma czegoś takiego jak sklepy dla graficiarzy. To są sklepy dla ludzi, którzy malują. Ja tam przychodzę i są ludzie w różnym wieku, w starszym, w młodym, przychodzi pani przedszkolanka, która chce kupić dla dzieciaków naprawdę jakieś tam farby. I są farby, które są na przykład, załóżmy, Montany, to jest firma hiszpańska, ona tam jest produkowana w Niemczech, gdzieś tam w jakichś innych krajach europejskich. W Polsce jeszcze nie jest produkowana. Nie wiem przypadkiem, nie chcę oszukiwać, ale nie wiem, czy przypadkiem Dope nie ma coś wspólnego z Polską. Ale to sobie sprawdzę jeszcze. I kolega też, jeżeli by chciał, też może sprawdzić Dope, bo wiem, że dlaczego nie myślę tak, nie znalazłem.